kochani. Dzisiaj mam dla Was odcinek dosyć specjalny, z którego pewnie ucieszą się wszyscy gracze siedzący tam po drugiej stronie, bo dzisiaj z okazji niedawnej premiery najnowszej części gry Final Fantasy razem z firmą Nvidia przygotowałam dla Was makijaż, dzięki któremu upodobniłam się do jednej z postaci z tej właśnie gry. Jest to równie fachowa, co seksowna mechaniczka Cindy. Kiedy zobaczyłam postaci z tej gry, od razu w oko wpadła mi Cindy i nie miałam żadnej wątpliwości, że to ją właśnie wykonam. Przede wszystkim dlatego, że ma fajny makijaż, który bez problemu można przenieść na prawdziwą ludzką twarz. No i oczywiście od razu wpadło mi w oko to wdzianko, które po prostu musiałam namalować. Ja na co dzień zdecydowanie nie przypominam Cindy z Final Fantasy, natomiast od czego jest makijaż YouTube? Podpowiem Wam, jest od tego, żeby każda dziewczyna mogła poczuć się seksowną panią mechanik. Oczywiście elementem, którego nie mogłam namalować, jest czapka i również zrobiłam ją sama od podstaw. Uprzednio była to po prostu czapka za 12 zł. Po prostu dokleiłam do niej brakujące elementy i jest. A w komentarzach koniecznie piszcie swoje typy na postaci z gier, w które mogłabym się wcielić, bo dawno Was o to nie pytałam. A czas biegnie, nowe gry powstają, nowe pomysły przychodzą Wam do głowy, więc piszcie. Ja uciekam się zmywać, a Wy koniecznie zobaczcie, jak powstawała Cindy. Dorcia mechanik. Tym razem zaczęłam już z wstępnie przygotowaną twarzą, to znaczy mam już nałożony podkład, wygładzoną twarz, zakryte sińce pod oczami, bo takowe tego dnia miałam i teraz tylko rozświetlam i konturuję twarz. Skupiam się przede wszystkim na tym, żeby nadać jej trochę bardziej trójkątnego kształtu. Kości policzkowe też odrobinę podkreśliłam, czego tutaj nie nagrałam, natomiast tak jak mówię, tylko odrobinę, symbolicznie, a teraz ocieplam, opalam nieco twarz, bo taką właśnie ma Cindy. Konturuję też nieco szyję i dekolt, chociaż dużo z niego zakryję niestety i mało tego będzie widać. Na miejsca, które chcę rozświetlić, nakładam rozświetlacz w kremie, bo chcę, żeby ta moja skóra była naprawdę świetlista i świeża. Podkreślam jeszcze efekt rozświetlaczem z palety Love You So Much z NYXa. I przechodzę do podkreślenia brwi. Brwi będą naprawdę naturalne, bardzo podobne do tych, które ja sama na co dzień sobie maluję, ale jak widzicie, wyczesuję je jeszcze kremowym korektorem po to, żeby był efekt właśnie takich jaśniejszych włosków. W tym momencie założyłam soczewki, zielone oczywiście, i przechodzę do pomalowania oczu. Makijaż oka jest w kolorach bardzo neutralnych, bo tak naprawdę Cindy nie ma jakiegoś wyraźnego, widocznego makijażu. Natomiast skupiam się na tym, żeby oko mocno powiększyć przy zachowaniu takiego migdałowatego, wyciągniętego kształtu oka. Cindy w grze ma oczywiście zupełnie inne rysy i proporcje niż te, które ma normalny człowiek, również ja. Także oczywiście ja staram się zrobić wszystko, żeby się troszeczkę do tej Cindy upodobnić i właśnie to oko będzie jednym z takich elementów, że po prostu patrzę, jak wygląda jej oko i staram się to jakoś dopasować do moich rysów. Usta zostawiam na sam koniec, a teraz przechodzę do namalowania ubrania. Bo jak wiecie, ja z zasady ubrań nie kupuję, tylko je maluję. Ale oczywiście tylko na potrzeby charakteryzacji, na co dzień raczej by to nie przeszło. W pierwszej kolejności oczywiście naszkicowałam sobie wszystkie elementy, które będę malować. A następnie, jak w kolorowance, po prostu wypełniam je odpowiednimi kolorami. Oczywiście używam farb wodnych do ciała. Okularki też oczywiście są namalowane, chociaż wahałam się, jak to wyjdzie, ale myślę, że wyszło całkiem fajnie, szczególnie kiedy doszedł jeszcze cień, który rzucają te okularki. Fajnie to współgra z całością i gdyby były to prawdziwe okularki, to byłby tu pewien zgrzyt, więc cieszę się w sumie, że tak zrobiłam. Tak, to co widzieliście przed chwilą, to był proces wyszczuplania się czarną farbą. A tak serio to zrobiłam tak przede wszystkim dlatego, żeby kołnierz lepiej wyglądał i był jakby bardziej odstający od całej reszty.
Teraz farby zamieniłam na cienie. Zaczynam oczywiście od takiego grafitowego, gdzieś tam mieszam go z brązowym. Na koniec przechodzę do czarnego, a wszystko po to, żeby cieniami właśnie nadać trójwymiarowości wszystkim elementom. A jednym z tych bardzo ważnych elementów jest oczywiście biust. Jeśli mnie już chwilę obserwujecie, to wiecie, że żeby właśnie nadać takiej głębi trójwymiarowości jakimś elementom, to oprócz cienia potrzebne jest również światło. I tu właśnie z pomocą przychodzi mi biała farba tłusta, która bardzo fajnie ten efekt właśnie mi pozwala uzyskać. Na sam koniec nakleiłam jeszcze rzęsy i przechodzę do ust. Usta Cindy ma bardzo delikatnie różowe w takim kolorze nude i odrobinę dodaję również połysku. No i na sam już taki koniec, muszę się trochę wybrudzić, ponieważ Cindy jest mechanikiem. No właśnie, trochę cienia i sprawa załatwiona. Jeszcze tylko peruka, czapka i gotowe. Dzięki kochani za uwagę, jeśli się Wam podobało i na przykład chcielibyście więcej takich postaci, dajcie oczywiście znać w komentarzu, oczywiście łapka w górę też nie zaszkodzi i do zobaczenia w następnym filmiku.